Dobra, zjem zupkę chińską i odpalę. Dzisiaj będzie ogłoszenie speedrun. Podsumowanie miesiąca oraz podsumowanie roku na polskim Twitchu. Młody, ja, Wysocki, Luki. To jest oczywiście czterech uczestników speedrunów z Minecrafta. Rozpoczną się 15 stycznia, czyli za 12 dni i zakończą 28 stycznia. Będzie to 14 dni na zdalenia w Minecrafta codziennie po przynajmniej 10 godzin. Będzie 7 streamów porannych, 14 popołudniowych, 7 wieczornych. Chodzi o to, żeby też inne osoby z XC mogły się streamować, tam wiecie, Aki, Olsza, Popo, Budyń. Każda osoba ma po 7 streamów, ja mam 7 streamów, Luki ma 7 streamów, Wysocki ma 7 streamów, Młody ma 7 streamów. W tym Minecrafcie jest coś takiego jak granie na wallu, że ładuje wam się kilka Minecraftów jednocześnie. Ustaliliśmy, że gramy na tylu instancjach, na ile pozwoli Lukiemu komputer, bo Luki ma najsłabszy komputer. Wstępnie ustaliliśmy 9. Wszystkie speedruny są robione bez coachów. Leciutko się kara zmieniła, ustaliliśmy. Jest tak, że jest dodatkowy element losowości. Czwarta osoba się goli, trzecia osoba kręci kołem fortunym, ma 75% na golenie się, a 25% na uratowanie. Druga osoba też kręci kołem fortunym i ma 50-50. Ktoś się może uratować, no i tyle. Mnie to nie obchodzi, bo ja idę po wina, ja jestem ja wygrywam. Codziennie będzie jakiś dzień tematyczny, wyzwaniowy, różne będą pomysły, nie zdradzę wam wszystkich 13, ale mamy wszystkie 13, ale będzie na przykład tak, że na przykład liczy się czas dzienny i po danym dniu osoba, która przegrała, musi zjeść śledzia Szturmstrominga. Będzie dzień, w którym przez cały dzień walimy browary, tam określoną ilość. Będzie na przykład dzień, w którym, to z Jabczanem, Aki wymyślił, będzie dzień, w którym cały dzień musimy słuchać tylko nut Jabczana. Będzie na przykład dzień, że za każdą wyjebkę, że śmierć, pijesz szota wódki smakowej. No i jeszcze inne będą dni. Codziennie po prostu przed pierwszą gierką będziemy losowali, jaki dzisiaj jest dzień. Ile z tego Luki wymyślił z 13 dni? 0. I tyle, no nie? Dobra, widzowie, podsumowanie miesiąca. Grudzień 2023 na polskim Twitchu. Najbardziej oglądanym streamerem w grudniu 2023 był Ksajo. Dawno, dawno tutaj nie widzieliśmy go. W grudniu 2023 Ksajo na pierwszym miejscu. Gucci na drugim, Franio dalej z zajebistymi wynikami na trzecim. Nergani trochę spadł, bo chyba trochę mniej streamu było. No i Rybson piąty. Monsters Games, no tylko Fortnite po prostu upadł. No bo Fortnite no głównie był w listopadzie mocny. Wtedy też Zony był najlepszy w miesiącu. Jeden stream, dwie reklamy i top 1. No Ksajo miał 6 streamów. 3 z Ksajo Cupa, 1 z Bitej Śmietanki i 2 z House Flippera. No i sports do góry, no to wiadomo, kategorię sportu mieliśmy ustawioną na Bitej Śmietance, także to jest pewnie w pełni nasz wynik. Największe streamy. Ksajo, no to Bita Śmietanka, 111 tysięcy osób na Twitchu. Zony 39 koła. Na czym Zony miał 39 koła? To jest pytanie. To nie był ten koncert? To był ten koncert, tak? To był Eminem? Czy kto to był? Tak. Young Multi 29 koła. Na czym miał Young Multi 29 koła? Na... A no tak, YFL Game Show, stream charytatywny. No tak. X-Mergani, 25k widzów na... A, SBM Starter, no tak, wielki finał SBM Startera, to tam słuchali tych nut z SBM. Evron 22 tysiące widzów, jak na Evrona, to jest duży pik w ogóle. A, też wielki event Forte, czyli to też jest Eminem. Okej, czyli to samo. Czyli tak, no z dużych streamów na Twitchu, co było w grudniu? Eminema bym nie liczył, Bita Śmietanka, YFL Game Show, no i SBM wielki finał. Dobrze, a całościowo ranking, no tak, pierwszy Ksajo, tak jak już mówiliśmy, drugi Gutek, trzeci Franio, no zajebiste ma te wyniki Franio na tych streamach i ostatnio na TikToku też mocno Franio leci, bo tam teraz Franio ma dziewczynę. Mergani czwarty, piąty Ryba, szósty Multi, no bo tylko 58 godzin streamów, siódmy Evron, według Solid ma 5044 średnia i to jest taka dobra, bo na Twitch Trackerze wyniki są trochę zawyżone, tutaj pokazuje 5300, no ale dajmy na to, że porównując tutaj z zawyżonymi, to Evron tego lutego 2022, gdzie miał 15 koła widzów, no tak cały czas powoli w dół, no. W grudniu już 5300. Evron na X-ie miał zawsze w opisie full time Twitch streamer. Usunął Twitch z opisu już i ogłosił na swoim streamie,
że dzisiaj na streamie, chyba o 20 czy coś takiego, ma ogłosić swoją przyszłość. Czuję, że będzie streamował na Twitchu najpierw i potem będzie przerzucał widownię na Kika, tak samo jak robi XQC. No, co tu dalej? Także Evron 7, to jest słaby wynik jak na Evrona, no 5 tysięcy widzów średnio, to jest naprawdę... No mało jak na Evrona, na Evrona zawsze kojarzyłeś, że koło tej dychy miał, bo naprawdę tak było przez, no, bite 2 lata, a teraz już do 5 koła dobił, więc no w miarę mało. Paris 8, bardzo dobry miesiąc, zwłaszcza ostatnio w ogóle wyniki na NoPixelu, Paris zajebiście się u niego odbiera NoPixel. Co ciekawe, Mergani też próbował tam zagrać kiedyś na NoPixelu, to na przykład miał mniej widzów niż na polskim RP, a u Parisa jest odwrotnie, że u Parisa jest taka widownia chyba starsza i oni, wiesz, no po pierwsze rozumieją angielski, a po drugie nie potrzebują tak dużo dawki dopaminy, bo u Merganiego jest tak więcej takich, wiesz, strzelani i tak dalej, a u Parisa jest tak, że on Paris potrafi przez 5 godzin jeździć ciężarówką na RP, na NoPixelu i robić z tego zajebisty content. No ale Paris taki jest, że Paris ulepi coś nawet z gówna. Bandura 9, dużo więcej streamów, 227% w górę. Next CSGO, z lekkim spadkiem, no ale top 10. Grandi 11, 12 Ginoldzik, też tutaj do góry. No zony już ze spadkami, no bo wiadomo, no listopad. W listopadzie zony był pierwszy, no w grudniu jest 13. No Fortnite jakby nie mógł się tak długo, tak dobrze utrzymać, więc nie jest to nic dziwnego. Slay Proxich 14, 15 Piskela. No i tutaj ktoś pierwszy z XC po Ksajku, 16 Luki Steve. 87 godzin, dużo streamów od Lukiego w grudniu, zwłaszcza jak na Lukiego, 3 koła widzów. 17 Demonzik, 18 Delord, 19 Seti. Zadziwiający wynik jak na Setiego, no bo Fortnite generalnie już upadał po listopadzie, a Seti poszedł w górę. Cinkrofek, no w chuj streamów, 180 godzin. No Cinkrof też powiedział, nie wiem czy to już w grudniu było, czy już w listopadzie, ale powiedział, że jakby nie będzie grał na początku tego roku e-sportowo, więc skupię się teraz na streamach. Taku 21, druga osoba z XC, oprócz Ksaja, Mokry Suchar. Dość kurwa, no, rekordowy miesiąc pod względem godzin. Przez to, że w tych 127 godzinach było sporo spania, no to średnie jest 1800. Zawsze mówiłem, że moim jakby takim celem jest 2 koła. Ale jako, że było nocne spanie, to wybaczam sobie, że nie wbiłem 2 koła. Udało. No jakby, no było nocne spanie, no na nocne spanie nic nie robiłem, nikt tego nie oglądał. No to jest to spadek. No i streamowałem, wiecie, cały czas, gdzie też Luki streamował, Wysocki streamował, więc ta widownia była mniejsza. Azdus. Bardzo dobre ostatnie wyniki, bardzo dobry miesiąc, dużo jereli. Toreczek. Klasycznie, Izak dużo mniej streamów, Bonko Bonkole, no i po mnie, po Ksaju, po Luki i po mnie, Wysocki, 61 godzinek, 3179 średnia. Kurwa, Drakul miał niższą średnią od Lukiego w sumie? Nie spodziewałem się aż, nie spodziewałem się, że Drakul ma niższą średnią od Lukiego, zwłaszcza, że Luki jednak nieraz tam w nockach streamuje na Drakul, druga i kończy. No, nie spodziewałem się. No kurwa, Nerwany się odbił w ogóle. 1400 widzów, niby spadek w porównaniu do listopada, no ale wiadomo, to tam była końcówka Worldsów. Ale Nerwary, jak na to, że kiedyś naprawdę już zbliżał się do samego dna, to fajnie. I widać, że Nerwarynowi w ogóle obudziła się znowu jakaś taka chęć do streamowania i do robienia różnych rzeczy. Bo ogłosił, że tam będzie w chujko streamował, że będzie kostniował co tylko się da. No i tak wiecie, jak on tutaj już upadał do tych 500-600 widzów, no tak, teraz ostatnio ten właśnie 1400. No wiadomo, początek stycznia jeszcze nic nie robił pewnie kostreamowego, ale będzie tam łapał te kolejne kostreamowe rzeczy i naprawdę będzie fajnie. Dobra, po Nerwarianie inny weteran, Kubon. Tutaj jest Spotify. To jest niezły pojeb salsowy. Pago 3. Miniuweczka 32. Mamon 33. Mamon generalnie pojebany był w grudniu. 379 godzin streamów. I to bez żadnego nocnego spania. Patrz jakie tu są długości. 16, 13, 15, 16, 13, 11, 10, 8. Dobra, podziwiam, że tyle mu się chciało streamować. Overpo po 34, 35 Popo, 67 godzinek, średnia 2400. O, spory spadek, 27% średniej. No, sporo gierek fabularnych było, no tak, tak o. Patiro ze wzrostami. Sam oglądałem nawet streama Patiro jednego przez chwilę, jak był totalnie najebany. No i 46, młodziutki 7. 33 godziny streamów, z czego 3 godziny to był House Sleeper.
Ziomek 32-33 godziny streamów zrobił, z czego jeden streamer to był sponsorowany. No, no kurwa fatalnie, no nie? Tuszel pod młodym, 47. Kazama, Random Bruce, no i Wardenga. Wardenga top 50. Paramaxi 104. No właśnie, Paramaxi to taki pierwszy miesiąc tego streamowania. Słaby ten powrot Paramaxi jak na razie. Pik widzów 1995 i to na streamie właśnie pierwszym z powrotu. Właśnie to pokazuje, że on, wiesz, on zrobił streama z powrotu. Na stream powrotny wbiło od razu pikowa liczba widzów. I już po tym nie było żadnego streama, na którym by miał tyle widzów. To jest to, no tak słabo jak na razie. Dobra, to przejdźmy do podsumowania roku, co? Bo rok to jest najważniejsza rzecz, jaka istnieje, tak? Cały rok. Liderem roku 2023 na polskim Twitchu był... Podpowiem bez zaskoczenia, no nie? Bez zaskoczenia. Evron! Mimo spadków, naprawdę sporych, no to jednak początek roku miał dobry. Evron był największym streamerem na polskim Twitchu. Fakt faktem, miał żadnego dużego streama, 22 koła na pikowym, ale jednak konsekwentnym, regularnym streamowaniem, zawsze wieczorem, zawsze o 19, najebał prawie 12 milionów watchtime'u. Znaczy może najebał 12, no te statystyki są takie nieidealne, niedokładne. Gucio drugi, 2000 godzinek, prawie 10 milionów watchtime'u, prawie 5 koła średnia. No dobry to był rok dla Gucio, no. Ostatecznie średnia całoroczna wzrost o 32%. No pik dojebany na żabach, 61 koła. Multi trzeci, no mocny był multi, 10 koła średnia ponad. Pik chyba był na koncercie, jeśli się nie mylę, albo jakiś stream z YFL SMP, ale to był chyba koncert na żywo. I tak samo Mergani, podobnie czwarte miejsce, 1000 godzinek, 9400. No tutaj na pewno nie jakiś wielki ten pracy, ale najwyższą średnią w 2023 roku miał użytkownik Ksajo Podłoga, tutaj macie pogrubione, 13 tysięcy średnia, 672 godzinki. Także piąty, pan Maciej Majkut, pik na bitej śmietance. Mergani miał pik na 20 koła na czym? Pewnie jakiś napad albo coś, a nie chcę mi się sprawdzić. Rybson, szósty, no to jest już, no tytan. Nikt tutaj nie ma w top 14, przynajmniej widzimy tylu godzinek, nikt nie ma 3K. Rybson 3200 godzin, średnia minimalnie w górę o 1%. Pik na Pandora Gate w ostatnim dniu Pandory, jak Konop wydał filmik. Ja wtedy odpuściłem. Czy żałuję? Trochę żałuję w sumie, bo pewnie ja bym zgarnął ten pik. Siódmy Grandy. No, po Evronie i Merganie największym streamer GTRP. Izak ósmy. Jak na Izaka to jest naprawdę zajebisty wynik. No, głównie tutaj e-sport pchał. Do Izaka należy największy stream 2023 roku, 115k. Największy stream w 2023 roku to było, no tam 115 czy 116 tysięcy widzów, zależnie od gdzie weźmiemy statystyki. No to mecz 9, czyli polskiej drużyny versus Liquid na Majorze w Paryżu. Drugi to właśnie Ubita Śmietanka. Trzeci stream to Amadeusz Ferrari, Nikita, cała prawda. Izak, tutaj Amadeusz Ferrari, stream z Nikitą i Rafoniksem. Tutaj też Izak, tu też Izak. Gucio, Żabki, Ksary, Bita Śmietanka pierwsza. No i tutaj też mecz polski drużyny 9 versus Nick. Także po prostu sukces polskich drużyn miał spory wpływ na dobre wyniki Izaka. No, po Evronie drugi streamer, który wszystko ma na czerwono. No bo średnia w dół, godzinki w dół. Ale i tak, zajebisty wynik, 9 miejsce. No tylko w dół, no w dół. Taku, 10. Taku to jest w ogóle, ja nie chcę kurwa nikogo obrażać ani nic, ale Taku to jest jedyny streamer na Twitchu, który chyba jest podejrzewany o jakiekolwiek viewboty. Nigdy szczerze nie chciało mi się tego sprawdzać i tak dalej, ale to taki jedyny streamer, co jest w sumie regularnie ma jakieś podejrzenia o viewboty. Ma 10 miejsce, to ma 10 miejsce. 11 Franio, no największy streamer IRL, 11 miejsce. No i 12 Luki Steve. Godzinki w górę, no ale tak to reszta w dół, średnia trochę w dół, 5 koła, 17 koła pik. No na pewno początek roku był lepszy niż końcówka, także 5 koła widzów wygląda nieźle. No na końcówce już było bardziej po 200, ale cóż. No wzrost godzinnego 1,5%, naprawdę niezły, niezły luki wzrost. Paris Platinum 13, 1300 godzinek, 3000 średnia. 14 Ginolt. O! Bungie obok siebie! 14 i 15 miejsce.
Jest najpierw G, a potem jest ban, także ban G. Poniżej 1000 godzin jest mniej tych streamów. No pewnie bardziej się skupiali na YouTubie po prostu. Ale średnie w górę i to kurwa jak w porównaniu do 2022. 123% w górę, Bandura 148%. No to był zdecydowanie rok rozwoju Bungie. To zajebiste te wyniki. Trzeba przyznać. Mamy Popa na 16 miejscu. Także jest Xayo, Wys, Luki, Popo. 760 godzinek, także więcej zapierdolu niż w 2022. 5200 średnia. Torek, tak zwany waiting room na Evrona. Mniej streamów, mniejsza średnia. No to tak samo czerwone jak u Evrona. Pisikera też na czerwono. On tam miał ciężkie okresy w tym GTRP. No młodziutki, wszystko na zielono. Wszystko na zielono. Tak zwana nadzieja XI, 5200 prawie 200 widzów średnia, dużo więcej godzin, aż o 11%, 695 godzinek, X16 koła, nie pamiętam na czym. Slayprox 20, 2500 godzinek, 1200 widzów, no Slayprox zawsze ma, w każdym miesiącu prawie ma taką samą średnią, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Raczej tylko 1200, no i rosną na 1200. Next CSGO, no tutaj to jest jakby wychowanek Bungie, można by powiedzieć. Wzrost średniej liczby widzów 550%. Ja pierdolę. No pojebane, on też streamował, był tym graczem, miał po te 200, 100, 300 widzów. I tutaj człowiek był tyczeń 2250. A to już w listopadzie było 3 koła, w grudniu 2400. No ogromny wzrost, także ogromnie się pewnie cieszy Next, bo to pewnie odmieniło jego życie. No jego życie w tym roku się na pewno odmieniło. Pago 3, tak zwany niezły emeryt, niezły ziód. Mokry Suchar, jedyny w XI poza młodym, znaczy no drugi po młodym, który ma wszystko na zielono. Ja uznaję ten rok za udany, 894 godzinki, no więcej, 20 kapik na Pandorze, średnia 50% w góry, no ja jestem kurwa zadowolony, no nie? Jakby to, że jestem nad takimi legendami streamingu jak Zony, to naprawdę zajebisty dla mnie wynik. No i 24 właśnie Zony, 1800 godzinek, 1500 prawie średnia, no i tak dobry rok. Zwłaszcza ta końcówka, ten listopad. No listopad on mocno podbił statystyki. No wydaje mi się, że listopad w ogóle to jest prawie połowa jego statystyk. XN, dobry rok, taki powrotny. Wszystko na zielono. No co, zajebiście, no 100% w górę średnia. Odbił się na pewno XN po upadku. Demos, 2,5 miliona, 50% w górę wynik, godzinek więcej, widzów więcej. Public 27, 47% spadku widzów. Overpool 28, o dwóch weteranów League Legend, Overpool i Kubo obok siebie. Podobna liczba godzin, podobna liczba widzów. Naprawdę zbliżone te wyniki, no zbliżone w chuj. Test 30, największa polska streamerka na 31 miejscu ogólnie, Kasix. Mniej streamów, pewnie wynika to z tego, że miała teraz tą pracę, otwierała tą swoją firmę. Ale widzowie troszeczkę w górę. Dla Bonkola widzę fajny roczek, więcej streamów, więcej widzów. Diables. O kurwa, w dół. No ale to wszystkie chłopaki. Generalnie chłopaki jak ekipa, no raczej szli w dół. No Evron w dół. To tutaj jest dalej? Torek w dół. Diables w dół. Kogo tutaj mamy dalej? Synchro West. No jak na to, że on w sumie troszeczkę tego e-sportu uprawia, to on jednak jak już wsiądzie do tego komputera, to napierdala ten komputer. 1600 godzinek, 1200 widzów. No sporo Synchro. Jak już Synchro zacznie streamować, to już napierdala. Dzień za dniem streaming. On już życia poza streamem wtedy nie widzi. Poco, Azdus. O, Azdus, kurwa. Tutaj jest też ogromny rozwój. Jakby tak jak na przykład Next jest rozwojem spod ramienia Bungie, tak Azdus jest spod ramienia Frania tym rozwojem. Ostatni to już w ogóle ma po 3 koła widzów. 484 w górę procent. 400% streamów w górę. Ogromny progres. No Wronek, kolejna osoba gdzieś tam spod ramienia Bungie, spory rozwój, 350%, znaczy spory, no w chuj rozwój, 350%. Dużo więcej godzin, przedłużany w wakacje, bardzo mocno go tam podbił. Kaseko, no Kaseko też miał spory rozwój, średnia 150% w górę. XZ, LCS, Blackfire, Ruda Ninja, druga największa streamerka, tylko GTRP i tutaj jest wynik ogromnych godzinek, 4939 godzin. No to jest człowiek, kobieta, uzależniona od grania w
GTA RP. I wiecie, ten wynik nie jest jakiś zadziwiający, to jest 10% w górę. Średnia widzów 375% w górę, bo zaczęła grać z Evronem, ale człowieku, i tutaj miała po 1000 widzów nawet, ale to jest człowiek, który, no może ostatnio nie, ale generalnie ona przez większość tego roku po 600 godzin w miesiącu. Ona grała 14 godzin, szła spać i znowu 14 godzin, szła spać 14 godzin i napierdalała. 44 Random Bruce, no też tytan pracy, 2700 godzin. No w sumie, ty, Random Bruce, na zielono wszystko. Wszystko na zielono. 4 statystyki na zielono. No i Puyo Gaming zamyka top 50, można powiedzieć. O Nerwarynie jeszcze można powiedzieć średnia w górę. Zwłaszcza za plus warców. A, jeszcze Angela 35, to kolejna GTRP, trzecia kobieta, wytem. Czyli w top 50 streamerów są trzy panie. Kashix, Ruda Ninja i Angela 35. A no tak, Tuszol. No Tuszol jakby jest takim objawieniem roku, no bo jakby zaczął streamować. No tak, dopiero, no właśnie w styczniu 2023 zaczął, więc on jakby od zera. No i to jest jakby z podramienia bandy. No i to jest takie objawienie, można powiedzieć, roku, no nie? Jedyny taki, co zaczął streamować w tym roku, no i ma takie wyniki. Tamae, największy polski VTuber, ze spadkiem sporym, 58% średniej. O Adrian 1G, kolejna osoba gdzieś tam, YFR / Bungie. Mamon, wszystko na zielono. To był rok naprawdę dobry dla Mamona. 70. miejsce, 2000 godzin. Strojny. Meduska ze spadkiem, 55%. A Paelok wrócił do streamowania, 673 godziny, 836 widzów. O, Kyun to taka lekka, była nowa krew IRL-owa, która się urodziła, ale potem już umarła i już emeryturę przeszła. Ale Bagetta teraz ma przejebane, bo jak się skończył Keydrop, to ciężko. Generalnie większość tych streamerów, ciekawi mnie, ile streamerów odejdzie z Twitcha, tych małych, od regularnego streamowania, jak się skończyły skrzynki. No i to jest kurwa życie. Oh, mama, oh, mama.